Może zastanawiają się Państwo teraz, co ma wspólnego inwestowanie w nowe technologie z tematem naszego panelu. Przypomnę, że temat to jak inwestować, aby chronić kapitał przed inflacją. Otóż czasy, w których dla ochrony przed inflacją wystarczyło zainwestować w lokatę bankową bądź kupić dowolną obligację skarbową, przeszły już w zapomnienie. W czasach pandemii obniżki stóp procentowych przez globalne banki, przez Fed czy ECB to standard. W Polsce Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę procentową do 0,1%. Oprocentowanie rachunków oszczędnościowych też jest bliskie zera, a realne oprocentowanie lokat wynosi tak naprawdę -2%. Jak inwestować, aby chronić kapitał przed inflacją? Aby robić to skutecznie w dzisiejszych czasach, musimy podjąć ryzyko inwestycyjne. Ale może się mylę. Może nie będzie inflacji. Nasz trzeci panel dyskusyjny to niesamowita mieszanka międzynarodowych doświadczeń ekspertów i kluczowych osób z polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych. W panelu udział wezmą Robert Herberg, prezes zarządu TFI Allianz Polska, Zbigniew Jakubowski, wiceprezes zarządu Generali Investments TFI, Adam Drozdowski, pomysłodawca i zarządzający funduszami InValue Multiasset, Zbigniew Wójtowicz, prezes zarządu Investors TFI, Kamil Mikołajczak, Head of Business Relationship Templeton Asset Management Polska, a jako moderator znakomity Robert Stanilewicz, dziennikarz ekonomiczny, portal analizy.pl. Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Robert Stanilewicz, analizy.pl. Niektórzy, jak w tym wprowadzeniu powiedziano, zastanawiają się pewnie, dlaczego na wstępie pojawiła się rozmowa o spółkach technologicznych, jak się to ma do inflacji. Ale niektórzy zastanawiają się też, po co rozmawiać o inwestowaniu z ochroną antyinflacyjną w sytuacji, kiedy po zamknięciu gospodarek mamy raczej recesję, a recesja z inflacją z reguły się nie kojarzy. No dobrze, to teraz, szanowni panowie, wszystkich teraz poprosimy. Chciałbym zobaczyć i przywitać się z wami już osobiście. Wspaniali paneliści, z którymi za chwilę skrzyżujemy wątki. Dzień dobry, witam wszystkich. Panowie, drodzy państwo, drodzy widzowie, internauci, to są ludzie, którzy przez większość swojego czasu zawodowego, tak dzień po dniu, myślą głównie o inwestycjach. To teraz ja chcę spytać, jak myślicie o tych inwestycjach? I tak, mówisz inflacja, a myślisz Robert Herberg, prezes TFI Allianz. Panie prezesie. Dzień dobry. Inflacja, czyli ceny rosną i trzeba mieć to pod uwagę, że jak ceny rosną, to trzeba inwestować odpowiednio, bo inaczej tracimy. Okej, okay. Dobrze, a w co? Mówisz inflacja, myślisz złoto na przykład? Więc tak, jak chcemy zainwestować, żeby w jakimś relatywnym spadkiem, to oczywiście to są realne wartości, realne aktywa, czyli akcje, nieruchomości, złoto, może inne surowce. To jest taka typowa odpowiedź, w co trzeba zainwestować, żeby nie tracić na inflację. Robert Herberg, TFI Allianz. Teraz Adam Drozdowski. Panie Adamie, mówisz inflacja, myślisz? Krótko na początek, potem będziemy to rozwijać i będziemy rozmawiać też o tym, czy ta inflacja waszym zdaniem rzeczywiście może zaistnieć w jakiejś dużej skali. Panie Adamie, mówisz inflacja, myślisz inwestycyjnie? W Allium inwestujemy tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym koncentruję się na rynku amerykańskim. A na rynku amerykańskim okresy inflacyjne są dwa, lata 40. i lata 70. Mówisz inflacja, myślę, lata 40. i lata 70. A mówisz inflacja i myślę, w co zainwestować. Ja wiem, że to, co pan powiedział, tak, oznacza, że pan w ogóle wyklucza ten aspekt, ale mówisz inflacja. Pamiętajmy, są ludzie, którzy boją się inflacji. To jest atawizm w nas bardzo głęboko zakorzeniony. Pamiętamy opowieści naszych... Tak, halo? Mhm. Czyli co? Jeżeli kończyć. Lata 40. super zachowanie spółek nisko wycenionych, spółek value. Lata 70. super zachowanie się value i złota. Surowce, co inne.
Okej, szybki początek i teraz Zbigniew Wójtowicz, prezes Inwestor Stefi. Panie prezesie, to samo pytanie. To jak krótko, zgodnie z oczekiwaniem, to na pewno wyzwanie dla zarządzania aktywami, także dla klientów i dla nas oczywiście. No i drugie skojarzenie z inflacją to jest ukryty podatek, bo środki, które mamy, jeżeli leżą na depozycie, no to praktycznie są warte mniej. No, są pierwsze skojarzenie, antyinflacyjna inwestycja. Złoto. Jednak. To teraz Kamil Mikołajczak, Templeton Asset Management. No dobrze, mówiąc o inflacji, szczerze powiedziawszy, przez kilka ostatnich lat można było o niej zapomnieć, bo właściwie tej inflacji nie było, każdy jej się spodziewał, wszyscy na nią czekali po masowym dodruku pieniędzy na świecie, a tej inflacji nie było. Ja inflację bardziej pamiętam z historii tego, co było w Polsce, hiperinflacji także. Ale mówiąc inflacja, myślę, że to jest dobra okazja do tego, żeby trochę zmienić swój portfel inwestycyjny, żeby wyjść ze strefy komfortu, z tego, co jest bardzo bezpieczne, czyli z obligacji, i zwiększyć zaangażowanie w akcje, bo w długim terminie to dzięki akcjom możemy zarobić zdecydowanie lepiej. Ale czy to jest to pierwsze skojarzenie? Inflacja, czyli inwestycyjnie akcje. Akcje mogą być sposobem na obawy inflacyjne. Mówię obawy, dlatego że my rozmawiamy w takiej sytuacji, nie rozstrzygamy teraz jeszcze, czy panowie uważają, że ta inflacja będzie, czy jej nie będzie, w jakiej będzie skali. Mówimy o tym, że z całym szacunkiem wobec tych osób, które boją się tego, które obawiają się, że inflacja będzie podgryzała ich majątek. Czyli, panie Kamilu, akcje? Międzynarodowe zdecydowanie. Zbigniew Jakubowski, wiceprezes Generali. Panie prezesie, mówisz inflacja, myślisz? Jak duży mam garb do pokrycia dla moich klientów, żeby wyprowadzić wyniki powyżej inflacji? A mówisz inflacja i myślisz, bo musisz powiedzieć znajomemu, co powinien zrobić? Jakie to są aktywa? No to tutaj w gruncie rzeczy nie odbiegam od swoich przedmówców, akcje i złoto. Akcje i złoto, czyli właściwie prosta układanka antyinflacyjna nam się zrobiła, a chciałem spytać teraz panów, jak mogą zachować się, gdybyśmy rzeczywiście mieli scenariusz inflacyjny, jak mogą się zachowywać obligacje, co się z nimi może dziać? Czy osoby, które jednak są przywiązane do tej klasy aktywów, mogą znaleźć jakiś sposób na to, żeby inwestować właśnie w tej klasie aktywów? Robert Herberg, panie prezesie. Więc odpowiedź jest taka, że mamy trzy elementy, które trzeba wziąć pod uwagę. Pierwsza rzecz, w ogóle pytanie, czy w Stanach Fed, czy ECB, czy dopuszczą do tego, że odsetki w naturalny sposób urosną, bo normalnie jak jest większa inflacja, to powinny odsetki rosnąć, bo w końcu nie wiemy, co Fed i ECB będą robili. Bo się też mówi o tym, że oni chcą jednak wyższą inflację, żeby dług relatywnie obniżyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście jak mamy, można kupić obligacje, które są połączone z inflacją, czyli te CPI linkers, czyli tym wyższa inflacja, tym większy kupon. To jest jedna możliwość, jak można nadal w obligacje zainwestować i na inflacji zarobić. I jeszcze inny element jest taki, że można też pomyśleć o obligacjach korporacyjnych, specjalnie tych z gorszej jakości, w sensie high-yieldowe obligacje, tam gdzie spółki są mocno zadłużeni, to inflacja im powinno też pomóc w tym, żeby ze swoim zadłużeniem zawalczyć. Pod warunkiem oczywiście, że to jest biznes model, który też korzysta na tej inflacji, że produkt, który sprzedają, też w nominale cena rośnie. Więc to są te elementy w rynku obligacyjnym, które trzeba wziąć pod uwagę. Kamil Mikołajczak, Templeton Asset Management. Co pan uważa o ewentualnym poszukiwaniu jednak antyinflacyjnych inwestycji w kategorii obligacje, szeroko rozumianej? Każdy, który pobiera 500+, no myślę, warto, żeby kupował obligacje 500+. To jest ciekawa opcja, obligacje inflacyjne. Natomiast dla... No tak, ograniczona do... Oczywiście, to jest problem. Kwoty, która kwotowo została... jest to ograniczone. Oczywiście też nie każdy te obligacje może kupić. Natomiast są oczywiście obligacje inflacyjne, które są atrakcyjne do pewnego poziomu inflacji. Tak? Jeżeli ta inflacja już zaczyna być
dwucyfrowa, no te obligacje inflacyjne trochę też tracą jak gdyby na sensie chociażby przez kwestie podatkowe. Natomiast do tego poziomu jest to bardzo ciekawe. No i pytanie, gdzie jest ta inflacja? Bo inflacja nie wszędzie będzie taka sama. Okej, my mówimy z punktu widzenia inwestora z Polski. Tak? Generalnie mój biznes generuje mi złotówki. Zarabiam w złotym albo generuje mi dochody w złotym, ale chcę inwestować globalnie i chcę mieć spokój właśnie z moją obawą inflacyjną. I teraz jednak myślę, a może jakieś obligacje, może są na świecie takie miejsca, gdzie mogę zainwestować w obligacje, czy jakiś fundusz, który na obligacjach właśnie ochroni mnie przed inflacją. Oczywiście są wszystkie inflation linkersy, fundusze o to oparte i one wychodzą także poza granicę Polski i to też jest dobra możliwość do skorzystania. Panie Zbigniewie, Zbigniew Wójtowicz, inwestor z TFI. Widzi pan takie możliwości w branży, w sektorze, w aktywach inflacyjnych, w aktywach obligacyjnych? No to tak jak już koledzy powiedzieli, musielibyśmy sięgnąć po obligacje inflacyjne. No i oczywiście pytanie, co jeżeli ta inflacja rzeczywiście by się pojawiła w kolejnych latach, co się stanie z obligacjami stałokuponowymi, bo jeżeli będziemy mieli taką sytuację kilka miesięcy temu, że rentowność dziesiątek jest 2%, a polskich 10-letnich obligacji skarbowych 2 z kawałkiem, a inflację mieliśmy pod 5%, no to nie ochroni nas to przed inflacją, natomiast nie ochroniłoby. Natomiast jeśli obligacje stałokuponowe zachowałyby się rynkowo i załóżmy przy inflacji 5 zachowałyby 7%, no to wtedy też stanowi jakąś formę ochrony. Adam Drozdowski, inflacja i obligacje globalnie. Gdzie jest takie miejsce, które może uchronić przed ewentualną inflacją? Obligacje są dobrym dodatkiem do każdego portfela, natomiast nie jest to dodatek taki, żeby chronił przed inflacją. To jest raczej ubezpieczenie. Ubezpieczenie, od którego dostajemy kupon w Stanach Zjednoczonych, to jest teraz 0,6%. I ja nie spodziewam się, nawet w przypadku wyższej inflacji, że rentowność obligacji amerykańskich będzie wzrastała, czyli ceny nie będą spadały, dlatego że już w swoim sprawozdaniu z ostatniego posiedzenia Fedu powiedział, że rozważają regulację krzywej rentowności, to samo co było w latach 40., czyli znowu analogia do lat 40. Na obligacjach nie będziemy tracili nominalnie, będziemy oczywiście tracili realnie, ale to nie powinien być cały portfel inwestora. W związku z tym klasa aktywów będzie mógł zarobić, a w okresie dekoniunktury na rynku akcji, która na pewno przyjdzie, na obligacjach będzie można w krótkim okresie zarabiać. Zbigniew Jakubowski, panie prezesie. Inflacja i obligacje, jest jakiś pomysł? Może są gdzieś na świecie obligacje, na pewno są, tak, które mają wyższe rentowności i dadzą dobrze zarobić wtedy, kiedy my się będziemy bać inflacji? Ja się uśmiecham, bo większość moich interlokutorów wspomniało linkers. Oczywiście mamy, no oprócz Zbyszka Wójtowicza, który też wspomniał o fiksach, mamy całe mnóstwo możliwości zarobku. Dla przykładu, na przykład taki fundusz Generali Obligacji Globalnych Rynków Wschodzących w zeszłym miesiącu wypracował stopę zwrotu ponad 8%. A jest to fundusz oparty na obligacjach typu sovereign, czyli obligacjach rządowych. Więc jeśli mówimy o zabezpieczeniu przed inflacją, no to oczywiście znajdziemy na świecie całe mnóstwo tego typu instrumentów. Co więcej, widać, że mamy do czynienia z pewnego typu fazą risk-on. I nie szukałbym jedynie zabezpieczenia przed inflacją w inflation linker, z tego względu, że trzeba patrzeć, jak się będzie przesuwała krzywa rentowności w danych krajach. I tutaj zgoda z Adamem Drozdowskim, w Stanach nie spodziewam się przesunięcia w dół krzywej rentowności, bo Fed już nawet mówi, zabezpiecza się, co by było, gdyby krzywa rentowności poszła do góry i rzeczywiście pojawia się po raz pierwszy od dłuższego czasu sformułowanie o kontrolowaniu krzywej rentowności. Natomiast nawet w regionie CEE ma też bardzo wiele bardzo fajnych emitentów rządowych, gdzie można zarobić dużo więcej niż inflacja. To jest jedna rzecz. A druga, proszę zwrócić uwagę, że mamy właśnie ze względu na tą trwającą fazę risk-on, mamy przesuwanie się z środków, czyli aktywów inwestorów. Dzisiaj z funduszy, które zajmują się inwestowaniem w papiery rządowe, które dzisiaj nisko yieldują właśnie papierów, powiedzmy sobie, rządowych amerykańskich czy też europejskich,
Te środki przesuwają się w kierunku właśnie emerging market, szukają yieldu wyższego od inflacji i yieldu wyższego niż w danym kraju danego rezydenta. No oczywiście odnosimy się do klienta polskiego. Natomiast chciałem zwrócić też uwagę na fakt, że jest duże przesunięcie właśnie z obligacji jako klasy aktywów do akcji i do instrumentów kredytowych, które, jak pamiętamy, na początku pandemii były w Polsce odsądzane od, powiedzmy sobie, bardzo ryzykowne. No i teraz mamy klasyczny powrót, więc nawet w Polsce możemy znaleźć sobie instrumenty kredytowe, czyli papiery korporacyjne, które na pewno będą yieldowały wyżej niż inflacja. Przy czym nie mówię tutaj o high yieldach, mówię o emitentach całkiem bezpiecznych, nawet z sektora utility. Ciekawy komentarz. Jest inny lek na inflację. Kredyty. Bierz kredyt, spłacisz mniej. No ale oczywiście nie będziemy tego teraz rozważać. Panowie, ja chciałbym wrócić na chwilę, na sekundę do złota, które pojawiało się na początku. I chciałem spytać w ten sposób. Teraz widzę wszystkich panów. Kto z panów ma jasny pogląd, taki skrystalizowany, który może teraz dzisiaj wyrazić o przyszłości cen złota? Jesteśmy blisko tych rekordów tam sprzed 10 lat, prawda? O, Adam, wiem, panie Adamie, że pan czekam na innych. Kto jeszcze mi powie coś o złocie? Panowie, śmiało, przynajmniej trzy wypowiedzi o złocie. Który z panów coś dorzuci do złota? Proszę bardzo, pan Zbigniew Wójtowicz, jeszcze jedna osoba, bo będę wybierał o złocie. Och, pozostali... Bym konkurował z Zbyszkiem, który ma też tego typu produkt, więc może... Aha, dobrze, okej, dobra, to panie Adamie, złoto, ale krótko, tak, perspektywa dla złota. Oczywiście, mam, jak powtarzam, mam złotówki. Moja firma generuje przychody w złotym. Czy ja zarabiam w złotym? Myślę o inflacji, obawiam się inflacji i teraz myślę sobie, kupię złoto. Fizycznie, nie wiem jak teraz, ale było niedostępne aż, tak? Tak ludzie się rzucili. Inna sprawa, instrumenty finansowe i te instrumenty, które pozwalają na rynku finansowym w złoto inwestować. Panie Adamie, jak pan widzi przyszłość ceny złota? No złoto w złotówce, nie wiem jak dzisiaj, ale niedawno miało swoje maksymalne notowania. W dolarze jeszcze troszeczkę brakuje. Natomiast złoto w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z ujemnymi, realnymi stopami procentowymi, oczekiwaniami inflacyjnymi, z napięciami geopolitycznymi i jeszcze ze słabym dolarem. I tak naprawdę wszystkie te trzy pierwsze elementy występują. Czwarty teraz powoli zaczyna się pojawiać. Jest bardzo dobry okres dla złota. Ja już wielokrotnie o tym mówię w różnych programach. Ja prognozuję 2,5 tysiąca, nawet 3 tysiące. W związku z tym 15% średniorocznie przez najbliższe 5 lat. Pan prezes Wójtowicz? To tak 15% pewnie z lat 70. też się bierze ta średnia. Warto zwrócić uwagę, że złoto ustanowiło rekordy nie tylko w złotówce, ale w większości walut. W zasadzie dolar jest ostatnią istotną walutą, gdzie tego rekordu nie mamy, więc no plan minimum to jest pobicie rekordu z 2015 roku, czyli ponad 1900 dolarów. I myślę, że złoto będzie miało siłę, żeby ten marsz kontynuował. Jednak. Dobrze. Drodzy panowie, drodzy państwo, wszyscy widzowie, którzy z nami jesteście, myślę, że przedstawiliśmy taki zarys tego, jak mogą wyglądać te inwestycje antyinflacyjne w sytuacji, kiedy ktoś rzeczywiście tej inflacji się obawia. To teraz przejdźmy do innego pytania. Czy ta inflacja waszym zdaniem jest teraz ryzykiem? Z jednej strony rzeczywiście mamy niespotykaną, bezprecedensową akcję banków centralnych i administracji państwowych. Tak, tarcze kolejne w wielu państwach, banki centralne krajów, tych, które wydawało się do niedawna nie powinny robić czegoś takiego. Nie mają takich instrumentów, które zwiększają swoją sumę bilansową, czyli jak to się mówi na ulicy, drukują pieniądze i tak dalej, i tak dalej. To jak się zwykłym człowiekiem, to można powiedzieć, drukują pieniądze bez pokrycia, z tego musi być inflacja. Robert Herberg, panie prezesie, czy z tego musi być inflacja? No to jest dobre pytanie. Na logikę bym powiedział, że tak, ale też tak mówiliśmy wcześniej i za bardzo inflacji było, chociaż uważam, że inflacja była wyższa niż, w sensie taka odczuwalna inflacja była wyższa niż te wskaźniki wskazały. Co do realnych wartości, to jestem przekonany, że będą dalej rosnąć, czyli na przykład ceny nieruchomości
Tutaj te niskie stopy procentowe, to drukowanie pieniędzy, to jednak będzie się na realne wartości, na realne aktywa przełożyć. Co do inflacji, takiej jak zmierzamy, cena konsumencka, to są różne argumenty za i przeciw, i to jest bardziej taka filozoficzna dyskusja, co będzie silniejsze. Na przykład z jednej strony mamy deflacyjnie, oczywiście ja mówię teraz w średnim, długim terminie, że w tej chwili recesyjnie jest że recesja jest deflacyjnie, no to wiemy, ale w długim, średnim terminie deflacyjnie działa nadal zaawansowanie technologiczne, ale z drugiej strony inflacyjnie może zadziałać taki trend deglobalizacji, że częściowo łańcuch dostawcy będzie się zdeglobalizować. No i ogólnie moje oczekiwanie jest takie, że ta inflacja jednak będzie, głównie przez to, że stopy procentowe będą przez dłuższy czas niskie i banki centralne... A w jakiej skali? A w jakiej skali? Czy te pańskie oczekiwania jakoś się zawierają w konkretnej skali, mniej więcej co możemy zobaczyć? Na razie widać od lat, że banki centralne bardzo starają się wywołać inflację. Tak? To też by zmniejszyło zadłużenie, rozwiązałoby część problemu wielu krajów. Nie udaje się do tej pory, więc o jakiej skali pan mówi? W horyzoncie 3 lat na przykład. No ja myślę, że inflacja będzie powyżej tych słynnych 2%, ale też nie będzie jakoś gwałtownie wyżej, czyli coś między 2 i 4 bym tak strzelał. Aha, no to obyśmy taką mieli, bo to by znaczyło, że gospodarka się kręci. Kamil Mikołajczak, Templeton Asset Management. Panie Kamilu, jak pan widzi te ryzyka inflacyjne? W krótkim terminie, w końcówkę roku, początek przyszłego roku, no raczej jesteśmy bliżej środowiska deflacyjnego chyba u nas. I myślę, że takie obawy są. Natomiast w tym średnim czy dłuższym terminie ta kilkuprocentowa inflacja jak najbardziej jest możliwa. Nie sądzę, żeby to były wartości dwucyfrowe i oby tak nie było. Natomiast te 2 do 4 może procent jak najbardziej to jest taki, bym powiedział, nawet pożądany poziom i tego myślę możemy oczekiwać tutaj. Zbigniew Wójtowicz, prezes Inwestor z TFI. Panie prezesie, pańskie wizje inflacyjne. No to w krótkim terminie zgadzam się z przedmówcą, no mamy recesję, więc to jest środowisko deflacyjne. W średnim i dłuższym w jakiś sposób na tą inflację to co obserwujemy powinno się prędzej czy później pewnie przełożyć. Także ten element, którego nie było przez ostatnią dekadę, czyli jakieś ryzyko odwrotu od globalizacji i to będzie oznaczało, że wiele produktów po prostu produkowanych na przykład w Europie czy w Stanach będzie musiało być droższych, więc mam nadzieję, że nie dwucyfrowo i tego nie zakładałbym, natomiast no, ten jeden, do którego się przyzwyczailiśmy, no, może być w średnim terminie więcej. Czyli to zerwanie łańcuchów dostaw, tak, to relokacja produkcji sprawi, że koszty produkcji będą wyższe i to przełoży się na inflację, no to się tak? No może być, to jest coś, czego to mieliśmy trend globalizacyjny przez długi czas, który te ceny wielu produktów spadł w dół. No możemy liczyć, trzeba się chyba liczyć z tym, że trochę to się zmieni. Tak i właśnie, trochę pytanie, jak duże jest to trochę, bo zastanawiam się, czy to nie będzie tak, panowie, że jak minie już ten pandemiczny strach i gospodarki się odblokują, to wróci Excel i nikomu się nie będzie chciało, no co, zamkniemy swoje fabryki w Azji i zbudujemy te fabryki w Polsce, w Rumunii, na Słowacji, może na Białorusi, na Ukrainie. Panie prezesie, pan Zbigniew Wójtowicz, właśnie czy ten scenariusz ma szansę się zrealizować, gdy wróci tak zwana normalność, to przenoszenie produkcji? No to każdy z przedsiębiorców będzie musiał sobie na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast no, zmniejszenie ryzyka ma też swoją wartość. Jeżeli jakiś producent w 100% zależał od podzespołów, na przykład z Chin czy szerzej z Azji, no to pewnie zastanowi się bardzo poważnie, czy dalej w 100% chce zależeć. Może 100% nie przeniesie, no bo to byłoby też jakby kosztowo i logistycznie problematyczne, ale pewnie te prawdopodobieństwa jakichś kolejnych problemów sobie skalkuluje i zastanowi się, ile jest gotowy za to zapłacić i czy jest w stanie to przerzucić na finalny klient.
No to zobaczymy. Ja akurat jakoś tak czuję, mam wrażenie, że jak wróci normalność, to nikt nie będzie chciał wydawać góry pieniędzy na to, żeby tę produkcję przenosić na zasadzie, że za 50 lat znowu będzie jakaś pandemia, bo ten premie dla zarządów w krótszym horyzoncie się liczą. Pan Zbigniew Jakubowski, panie prezesie, pańskie podejście do tego ryzyka inflacyjnego. Z jednej strony tak jest, że sporo osób się tego boi po prostu, tak? A z drugiej strony jak specjalista wybitny to widzi dzisiaj. Jak pan widzi dzisiaj ryzyko inflacyjne? To jest dla nas problem, czy po prostu zapomnijmy o tym, bo mamy inne problemy? Nie, specjalistów wybitnych to mamy tutaj wśród kolegów. Oczywiście wszyscy, tak, ja mówię o wszystkich was jako specjalistach. Tylko wyłącznie rynek. Znaczy, no, uśmiecham się oczywiście tutaj do moich kolegów i do państwa z tego względu, że jeśli określamy sobie za taki fajny sweet point inflacji na poziomie 2 do 4, no to proszę sobie wyobrazić, że Polska jest bank in line i jesteśmy z inflacją 2,9. No to czego my szukamy? Jest super sweet point w Polsce inflacyjny. Nie musimy szukać inflacji na świecie. Więc mamy ją w Polsce. Oczywiście. Tylko to, co mamy, wejdę w słowo, tak, tylko to, co mamy, to oczywiście jest ten drugi aspekt, że mamy ją, ale stopy procentowe mamy ultra niskie i to jest wyzwanie dla tych, którzy chcieliby konserwatywnie oszczędzać, po prostu trzymać gdzieś w depozytach i mieć z głowy. To jest inne wyzwanie. No dobrze, mamy teraz komfortową sytuację. Czy uważa pan, już kończę, panie prezesie, że pójdziemy raczej w kierunku deflacyjnym z racji recesji? Nie mieliśmy recesji w Polsce od czasu transformacji. Czy raczej scenariusz inflacyjny? Nie ma szans na deflację, to tak może będę dodał. Tak przynajmniej uważam. Oczywiście fakty, czy też realna ekonomia nas rozliczy z naszych słów. My spodziewamy się inflacji na koniec przyszłego roku w Polsce na poziomie 2%, więc nie mówimy o deflacji, tylko o inflacji. Mamy dwa czynniki, jeden podażowy, drugi popytowy. Podażowy jest oczywiście w tej chwili dużo większy. Mamy też, mieliśmy do czynienia z pewnym szokiem na rynku energii. Państwo wiecie, mówię do słuchaczy i koledzy doskonale to wiedzą, że mieliśmy do czynienia z dużym kryzysem na rynku ropy, który odbił się też na notowaniach inflacji, bo ropa jest bardzo dużym składnikiem koszyka inflacyjnego. Natomiast w tej chwili ropa wraca. Jak Państwo sobie odetniecie, pewnie teraz odczytać, oburzone właśnie przez ceny energii i zeszły do poziomu 0,3 rok do roku. To samo zresztą w Europie, bardzo podobny odczyt też 0,3. Nie sądzę, żebyśmy wyszli na poziomy negatywne, raczej pójdziemy w górę, bo takie wydaje mi się, że jest, nie chciałbym być odczytany jako kreator jakichś spiskowych teorii dziejów, ale wydaje się, że dla wszystkich tutaj obecnych jest widoczne, że rządy i banki centralne zmierzają do inflacjonowania długu, po to, żeby spłacić go po prostu relatywnie mniej. Mhm. Mamy 70% emisji na świecie, które są emitowane po prostu z realnym, negatywnym yieldem, czyli negatywnie yieldujące dla klienta końcowego. A więc dlatego właśnie nasza konferencja służy do tego, żebyście Państwo jako uczestnicy znaleźli sobie jakieś fajne alternatywy, które pozwoliłyby Państwu przenieść zysk trochę większy niż sama ta inflacja, która jest wysoka i pewnie będzie zmierzała w Stanach w okolicach procent, właśnie po to, żeby w nieskończoność rolować ten dług i spłacać go coraz mniej i coraz mniej i coraz mniej. No ale nie udało się wywołać inflacji, mimo że próbowano, mimo że prowadzono akcję luzowania ilościowego po Lehmanie, prawda? Wtedy pamiętam jak dziś, jak w 2009 roku internet był pełen rozmów, w co inwestować i taka rozmowa, jedna, pozwolę sobie przytoczyć, pytał reporter, w co inwestować? I tam padło takie gold and scotch, czyli złoto i whisky, to jest coś, co zabezpieczy przed inflacją. Nie było potrzeby, jak się okazuje, po latach zabezpieczenia się przed tą zmorą. Adam Drozdowski, jak pan widzi perspektywy inflacyjne? Szanowni Państwo, przeciętnemu inwestorowi w przyszłości jarzy się jako tylko troszeczkę zmieniona rzecz, teraźniejszość, obecność. A tak naprawdę przyszłość jest zupełnie, może być zupełnie inna od teraźniejszości. Każda dekada jest inna od poprzedniej. Weszliśmy w nową dekadę. My zakładamy inflację na poziomie znacząco wyższym od moich przedmówców. Między 5 a 10, powiem dlaczego.
zadłużenie Stanów Zjednoczonych, zadłużenie innych państw jest, mówię tutaj o amerykańskim, tak jak miało było w czasie II wojny światowej. Trzeba to zadłużenie będzie spłacić. Tutaj prezes generali powiedział, łatwiej spłacać zadłużenie i tym się zgadzamy. Natomiast jakie państwo w świecie ma najwyższą inflację? Wciąż. To jest Polska. Polska, która od kilku lat stymuluje fiskalnie gospodarkę programem 500+, a teraz wyobraźmy sobie, że mamy świat 5000+, bo przeciętny Amerykanin dostał $500. W innych krajach też jest rozdawnictwo pieniędzy. Ta inflacja wcześniej czy później przyjdzie. Nie mamy hiperinflacji, ale zakładamy inflację na umiarkowanym poziomie między 5 a 10%. I jeszcze jedno, dlaczego rządy i decydenci będą zmierzać w kierunku inflacji. Deflację, znaczącą deflację, między minus 5 a minus 10% w Stanach Zjednoczonych mieliśmy 3 lata z rzędu na początku 30. Pamiętamy, że wtedy był wielki kryzys. I tak naprawdę decydenci zrobią wszystko, żeby pobudzić inflację, bo mają doświadczenia sprzed 90 lat, czym skończyła się niekontrolowana deflacja. No jakoś nie pobudzają do tej pory, mimo że te próby trwają już od 10 z okładem lat. Mówi pan, że taka umiarkowana inflacja między 5 a 10, tak? Dobrze usłyszałem? Dokładnie tak. Tak, no to Turcja ma gdzieś, Turcja ma trochę ponad 10. Pan Zbigniew Jakubowski, tak? Bardzo proszę. Bo Adam silnie wierzy w to, że klasa polityczna wyciąga jakiekolwiek wnioski z historii. No więc jeśli tak by było, to by była przygotowana na pandemię. Ale panie prezesie, są takie klasy polityczne, bo na przykład Niemcy tak boją się hiperinflacji, bo historia Weimaru, Republiki Weimarskiej tak w nich głęboko siedzi, że pamiętamy, co się działo. Ostatnio sąd konstytucyjny niemiecki, który mówi, że nie, EBC nie może, czy raczej Trybunał Europejski z kolei nie może zatwierdzać tego, co robi EBC, bo i tak dalej, więc są takie klasy, które się bardzo trzymają tej swojej historii jednak. No tak, ale tak jak pan redaktor poruszył Republikę Weimarską, no to prawie, że tak powiem, zakończyło się zamachem stanu, czy też później przejęciem władzy przez Hitlera na tym tle. Więc nasze doświadczenia z nim, jakbyśmy tak popatrzyli czysto historycznie, no to trochę inne. My hiperinflacja, ale dlatego, że żeśmy z systemu komunistycznego do systemu transformowaliśmy do gospodarki liberalnej, więc mamy raczej pozytywne. No oczywiście ten, kto miał wówczas oszczędności, to nie do końca może powiedzieć, że miał pozytywne efekty tego. Ja sam pamiętam, jak miałem książeczkę SKO, na którą zbierałem w techniku pieniądze, na nie wiadomo na co, na rower, i się okazało, że nawet na, nie wiem, skarpety mi nie wystarczyło do roweru, ale to już są takie dygresje. Panowie, mówimy, rozumiem, nawet jeżeli ktoś zakłada, że ta inflacja się pojawi, to nie mówimy o hiperinflacji, tak? To jest wszyscy teraz zgodnie, wszystkich widać. Obawy o hiperinflację, w jakich warunkach mogłoby się zdarzyć? Gdybyśmy mieli Wenezuelę, tak? Gdybyśmy mieli jakiś rozpad, jakiś poważny problem w Europie. Tak, mam rację, mogę być spokojny. Panowie? Pan prezes Wójtowicz? Hiperinflacja mi nie grozi? No, patrząc na ostatnie 100 lat, no to te lata 70. już wspomniane kilkakrotnie, no to jest inflacja dwucyfrowo, nisko dwucyfrowa, 15%, więc scenariusz hiperinflacyjny, no to jest albo jakieś gigantyczne już ryzyka polityczne, no albo historię rodem z Weimaru z lat 20. czy w Wenezueli, więc myślę, że aż tak to nie. Panowie, był taki jeszcze wątek tutaj w komentarzach. Ja spróbuję do niego wrócić. O, i ciekawe, który z panów, teraz też poproszę o podniesienie ręki, tak jak było ze złotem, miałem chętnych, to teraz będzie większe wyzwanie niż złoto, większe. Bitcoin. Legenda Wall Street, Paul Tudor Jones, inwestuje w Bitcoina, aby uchronić się przed inflacją. Czy któryś z panów chce mówić o Bitcoinie? Cisza. Adam na pewno.
cisza. Ja wrócę do pana Adama, dlatego że obiecałem, że rozwiniemy pewne wątki z samego początku, a pan Adam mówił o pewnych klasach, które mogą być ciekawe właśnie w takim scenariuszu inflacyjnym, czyli spółki value. Mieliśmy we wstępie do naszego panelu rozmowę o tych spółkach technologicznych, o przełomie technologicznym. To raczej są spółki traktowane jako spółki growth, prawda? I tutaj jest taka jednak jakaś różnica między tymi dwoma sektorami. Pan oczywiście lansuje, wszyscy, którzy pana znają, część naszych widzów na pewno też. Pan tak, znaczy lansuje, no w sensie ma pan na sztandarach wypisane spółki growth, a jeszcze jakby przyszła inflacja, to spółki growth to już zupełnie po prostu, to już petarda, prawda? No to teraz proszę nam przedstawić ten scenariusz, jaki się może wydarzyć, a panów proszę, żeby szukali dziury w całym w takim razie, mimo że się wszyscy znacie, szanujecie i tak dalej. Panie Adamie, głos dla pana. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, na sztandarach mam wypisane spółki value, a nie spółki growth. No, myślę, moje przejęzyczenie, spółki value, tak, oczywiście. Szanowni państwo, my w Fundzie Multiasset dokładnie patrzymy na to, co się wydarzyło w przeszłości. Naszym motto jest te same rzeczy, które zdarzyły się dziś, zdarzyły się wczoraj tylko dla innych ludzi. W związku z tym bardzo dokładnie analizujemy historię rynków finansowych. Ta historia rynków finansowych mówi jednoznacznie. Jeżeli będzie inflacja, a taką zakładamy, a nawet to nie jest warunek konieczny, bo tutaj zgodziliśmy się, że powyżej 2% to też jest inflacja, w latach 40. spółki wartościowe były tak samo niedowartościowane, tak samo nisko wyceniane w stosunku do szerokiego rynku czy do spółek wzrostowych. Obecnie nawet teraz mamy większą dysproporcję. I co się stało? Jak przyszła rzeczywistość, nadmierne zadłużenie, zatrzymanie rentowności obligacji na określonym poziomie, to spółki wartościowe w latach 1940-46 wzrastały powyżej 60% średniorocznie, ponad 1000% w okresie 5 lat. W latach 70. też się zachowywały bardzo dobrze, bo to było powyżej 25% średniorocznie. Jeżeli mówimy o tego typu wzrostach, a one są jak najbardziej możliwe z tej racji, że te spółki są nisko wyceniane, generują bardzo dużo gotówki w stosunku do swojej wartości i są tak naprawdę zapomnianą klasą aktywów, no to mamy odpowiedź, gdzie powinniśmy inwestować w czasie inflacji. Ale oczywiście żadne inwestowanie nie powinno być zero-jedynkowe, nie powinniśmy teraz sprzedawać spółek technologicznych w całości, tylko część i część zainwestować w spółki value, a jeszcze lepiej do tego dokupić złoto, mieć trochę obligacji w portfelu, czyli fundusz multiasetowy, portfel multiasetowy. Prezes Robert Herberg, Allianz, co pan sądzi o tym konkretnym segmencie, czyli spółki value? No, dobre pytanie. Co prawda w ostatnich latach growth się lepiej zachowywał. I ja mam wrażenie, że na razie wszystko wskazuje na to, że tak dalej będzie, ale oczywiście też nie ma kryształowej kuli. Lepiej zachowywał się growth w ostatnich latach. Tak pan doprecyzowuje, bo tak. Miałem przez chwilę, nie byłem pewien, czy dobrze usłyszałem. Proszę kontynuować. To tak naprawdę wszystko. W sensie też nie ma kryształową kulę, ale mi się wydaje, że tak powinno w najbliższym czasie się kontynuować. Zbigniew Jakubowski, a pan, panie prezesie, widzi pan jakąś dziurę w całym w takim rozumowaniu, że te spółki value się odbiją, bo są teraz niezauważane, niedoważane. Mamy ten technologiczny switch. Może szkoda tracić czasu, bo tak naprawdę najbardziej deficytowym aktywem dla inwestora zawsze jest czas, prawda? Panie redaktorze, pozwolę sobie nie zgodzić się z Adamem, którego oczywiście bardzo szanuję, natomiast wydaje mi się, że wartością tej konferencji jest fakt, że możemy się czasami nie zgadzać. Ja staram się unikać właśnie tego typu historycznych analogii z tego względu, że ten kryzys, czy też recesja, z którą mamy obecnie, w ogóle łamie stare historyczne analogie. Dla przykładu, jak jest recesja, to zazwyczaj ludzie uciekali właśnie z growth do value, z cyklikalsów do defensywów. Natomiast mamy dzisiaj sytuację zupełnie odwrotną. Spółki typu growth, które były drogie przed rozpoczęciem się COVID-u, są droższe. Spółki, które
były z sektora value, są tańsze. Defensywy, w które inwestorzy powinni uciekać, są tańsze, natomiast cyklikalsy w tej chwili drożeją. Więc jeśli mówimy o analogiach, zgodzę się z jedną rzeczą, którą Adam powiedział i tak silnie też w to wierzę. Podam przykład polskiego rynku, bo chyba wydaje mi się, że lepiej to obrazować takim, jak to mówią, bliższa ciało koszula. Proszę Państwa, taka spółka CDR w Polsce jest wyceniana dzisiaj market cap na poziomie 37 miliardów złotych, PKN Orlen 27 miliardów złotych. No, oczywiście PKN Orlen ma swoje, tak jak każdy, tutaj nie muszę chyba brać niuansów dla naszych uczestników konferencji, ma całe mnóstwo, jakby to powiedzieć, cech, które powodują, że ta wartość nie w pełni jest oddana. W long termie jest właśnie to, co powiedział Adam. To, co już jest drogie, może być droższe, ale patrzmy na potencjał stopy zwrotu. I wydaje mi się, że właśnie te mocno przecenione spółki typu value mają teraz prawo nadganiać ten bardzo pozytywny trend, jaki żeśmy obserwowali na spółkach technologicznych. Nadganiać, ale rozumiem, tu się pan z panem Adamem Drozdowskim nie zgodził co do tych analogii historycznych, tak, że to się powtarza tylko inaczej. Mimo wszystko jednak te spółki value mogą nadganiać. Czy pan Kamil też, Kamil Mikołajczak, Templeton, czy pan tutaj się czuje w temacie, tak? Proszę. My, jeżeli chodzi o Franklin Templeton, jesteśmy znanym graczem na rynku value, przecież sam Sir John Templeton, jeden z prekursorów inwestowania w wartość, osiągał najlepsze wyniki w takim okresie długoterminowym, bo nasz fundusz Templeton Growth był jednym z najlepszych inwestycji przez pół wieku właściwie, jeżeli chodzi o przykład value. Natomiast ostatnie 10 lat tego nie pokazuje. My w swoim jak gdyby portfelu mamy fundusze i value, i mamy fundusze deep value. I to bardziej ta część Templetona, ona temu hołduje podejściu. Natomiast pytanie, jak rozumiemy podejście value? Czy to, że teraz spółka ma niskie wskaźniki, że jest tania, to znaczy, że jest value? Czy może spółka, która w tym momencie te wskaźniki ma zdecydowanie wyższe, ale jej jak gdyby analizy przepływów pieniężnych pokazują, że za 5 lat ta spółka może wygenerować bardzo atrakcyjne wyniki i za 5 lat może już niekoniecznie być spółką growthową, a może być bardziej value. Pytanie, jak na to spojrzymy, nie? W dłuższej perspektywie, bo takie typowe podejście, że mamy spółkę, która ma PE na poziomie, nie wiem, 7, cena do książki nisko, to jest spółka typowo value, a inna, która ma kilkanaście, cenę do zysku, to jest spółka wzrostowa. To chyba to się trochę zdezaktualizowało. Nie wiem, czy pan prezes Wójtowicz chce się do tego odnieść, do tego wątku, panie prezesie, bo... Może dwie uwagi. Pierwsza to taka, że ta hossa, która trwa od 2009 roku, jest hossą, można powiedzieć, pod znakiem spółek technologicznych czy wzrostowych. No i zwykle to ma tendencję do trwania, więc nie przekreślałbym tych spółek wzrostowych. Natomiast patrząc na spółki w value, być może warto na nie popatrzeć trochę z perspektywy właśnie na co zamienić obligacje, które dzisiaj przynoszą w Stanach 0,6%, a w Polsce 1,1%. I być może to jest źródło kapitału, który w jakiejś mierze warto w tą stronę pokierować. Czyli na co zamienić obligacje i może właśnie tego typu spółki mogą być tym substytutem, tak, w tych czasach? W jakiejś mierze, bo na końcu i tak zderzymy się z pytaniem, jak ten portfel ma wyglądać dla konkretnego klienta czy konkretnego inwestora. Natomiast w momencie, kiedy rentowność obligacji jest między na niektórych rynkach ujemna, na niektórych, mówię o rządowych obligacjach, na niektórych rynkach jest 0,6, jak w Stanach i w Polsce mamy 1, to spółki z niskim PE w naturalny sposób stają się bardzo atrakcyjne.
ciężką interakcję w takim zdalnym debatowaniu, prawda, panowie i drodzy państwo. Wiemy, mamy nadzieję, że wrócimy do czasów, kiedy będziemy mogli siąść tutaj w jednym kółku i sobie pogadać. Ale teraz w ramach kółka to wracam jeszcze do pana Adama i spytam na koniec tego wątku. A panie Adamie, a taki Amazon to jest jeszcze growth czy już value? Jak to się zmienia? Bo się chyba jednak jakoś musi z czasem zmieniać. Amazon to jest zdecydowanie spółka growth, natomiast takie Apple to czasem spełnia kryteria value i jakiś czas temu też załapał się do naszego portfela, bo spełniał kryteria. Generalnie ja tutaj się zgadzam z przedmówcami, że niskie PE do E czy wysokie PE to nie jest czynnikiem spółek value czy growth, natomiast w funduszach inwestycyjnych patrzymy na generowaną gotówkę w stosunku do wartości rynkowej, czyli free cash flow i to jest już dobre liczenie. Jeżeli spółki w tym momencie generują kilkanaście procent gotówki w stosunku do swojej wartości, czyli spłacają się cashowo w ciągu 5-7 lat, to są naprawdę nisko wyceniane. Dla przykładu obligacje rządowe polskie 10-letnie generujące 1% kuponu spłacają się w ciągu 100 lat, no bo 1% ze 100 to jest przez 100 lat muszą się spłacać. Czyli mamy bardzo dużą dysproporcję i przeniesienie tych środków z obligacji do jak najbardziej jest ciekawą alternatywą inwestycyjną. Ja chciałbym nawiązać teraz do głosu, który widzę w komentarzach, bo tych głosów trochę jest i mamy tutaj ewidentnie kogoś, kto się objawił i jest chyba złotym niedźwiedziem, jakkolwiek by to zbyt malowniczo nie brzmiało, bo wpisał coś takiego, właśnie teraz, gdzie mamy to, że się udławicie tym złotem. Oczywiście rozumiem, że w przenośni, a nie do nas to było, bo gdyby to było do panów, to byłoby to dość nieuprzejme, ale generalnie chodziło o to, że do tego to złoto jest już za dużo, więc ja bym chciał spytać, wracając za sprawą tego komentarza na chwilę do poprzedniego wątku, co by się musiało stać, żeby złoto jednak poszło w drugą stronę? Pan prezes Wójtowicz o złocie mówił, to może do tego wątku pomoże wrócić. Dobrze, to ja bym po pierwsze odpowiedział, że jeżeli byśmy mieli 15% złota, to nawet w bardzo złym dla złota, myślę, z punktu widzenia całego portfela dramatu by nie było, a będzie to mimo wszystko bardzo cenne ubezpieczenie nawet dla kogoś, kto do złota ma takie bardzo negatywne podejście w perspektywie kolejnych lat. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest, w jakich warunkach złoto by okazało się zapewne kiepską inwestycją mierzoną w dolarze. No zapewne wtedy, kiedy realne rentowności, czyli stopy zwrotu z obligacji amerykańskich rządowych pomniejszone o inflację by zaczęły istotnie rosnąć. Mhm. Czyli posiadając obligacje amerykańskiego rządu zarabiam 2-3%. Czyli należy odwrócić pytanie, tak? Czyli należy odwrócić pytanie, kiedy rentowności amerykańskich obligacji zaczną rosnąć? W jakiej sytuacji obligacji amerykańskich rentowności? Podkreślam słowo, chodzi mi o realne rentowności, bo znowu wspomniane wielokrotnie lata 70. to jest czas, kiedy rentowności obligacji nawet doszły do obligacji amerykańskich rządowych 10-30-letnich do poziomu dwucyfrowych. Natomiast problem był w tym, że to nie wystarczało, żeby pokryć inflację. No i pewnie nieprzypadkowo właśnie te lata 70. okazały się tak dobre dla złota. Jeżeli mam alternatywę, trzymam złoto, które nie przynosi odsetek, no pomijając może jakieś pożyczanie złota, ale co do zasady nie przynosi odsetek i obligacje rządowe, które przynoszą mi realnie stratę, no to jest to środowisko generalnie dla złota pozytywne. Panie Adamie, co musiałoby się stać, bo pan też wcześniej sam się zgłosił do tego wątku złotego, co musiałoby się stać, żeby się okazało, że złote niedźwiedzie mają rację? No to tak jak już mówiłem, złoto dobrze zachowuje się w środowisku ujemnych rat procentowych, mój przedmówca też na to wskazał, czyli mamy dodatnie realne stopy procentowe, nisko inflacja, wysokie rentowności obligacji. To jest jeden scenariusz. Nie mamy zamieszek geopolitycznych na świecie, czyli świat się układa super, nie ma żadnej wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, wszystko po prostu jak po sznurku idzie. Nie ma oczekiwań inflacyjnych zwiększonych, tylko mamy oczekiwania deflacyjne. Jeżeli będzie deflacja, to nawet spadek złota może realnie dawać pozytywne rezultaty. No i
postament dolara, czyli dolar powinien być na przegemu, kiedy złoto rośnie. Mocny dolar, dolar się bardzo umocnił w tym roku, teraz osłabia się. W związku z tym w takim środowisku złoto może zachowywać się słabo, ale takiego środowiska mniejsze prawdopodobieństwo przykładam do takiego środowiska niż do środowiska, które działa prowzrostowo dla rynku złota. Rozmawiamy o inwestycjach. To jest konferencja dla ludzi, którzy myślą o swoich inwestycjach. To jest iWealth Summit, a ja chciałem teraz poprosić panów, żeby panowie się spróbowali wejść w skórę osób, które chcą tego świętego spokoju, tak? Czyli depozyt, nawet duże pieniądze, depozyt. Czy widzicie w Polsce w perspektywie najbliższych kilku lat, trzech lat może najwyżej, bo dalej sięganie to już nie ma chyba sensu, ten moment, kiedy zyski z depozytów będą wyższe niż ta w sumie nieduża inflacja, która nam się zapowiada w tym najbliższym czasie, bo w czasach takich minionych to mieliśmy z reguły tak, że jak inflacja była, nie wiem, 2,5, to stopa była 3 na przykład, tak z grubsza. Czyli w tym banku na tym depozycie te pieniądze jakoś tam były chronione. Zupełnie się to wszystko pozmieniało. Mamy inflację, która nam spada, ale jest dużo powyżej tego, co się da zdobyć na depozycie. To czy widzicie taką perspektywę, że wróci ta, że tak powiem, normalność, normalność w banku? Robert Herberg. No, ja myślę, że taki niski poziom, jak mamy w tej chwili w Polsce, to jest tymczasowe. Ja myślę, że prędzej czy później wrócimy z powrotem na taki poziom, jak mieliśmy przed kryzysem. Czyli tak mniej więcej 1,5%, zaczynając w przyszłym roku, w sensie, że te podwyższenie się zaczyna w przyszłym roku. Ale nadal 1,5% to też nie jest nic dużego i jak klienci chcą zarobić, to tak samo czy jest 1,5% czy 0% na lokacie czy na depozytach, na tym się nie zarabia. Jak ktoś chce zarobić, to trzeba inwestować. W jakimś sensie trzeba zaakceptować ryzyko inwestycyjne, albo większe, albo niższe, ale lokata uważam. Czyli co, pan nie wierzy? Oczywiście pytam teraz o takie rzeczy może już abstrakcyjne trochę, czyli wiarę i niewiarę. Czy pan wierzy w to, że w ciągu trzech lat oprocentowanie lokat będzie pozwalało uchronić się przed inflacją? Czy pan nie wierzy w Polsce? W sensie realne stopy zwrotu będą chyba raczej ujemne w najbliższym czasie. W sensie, że ja oczekuję, że właśnie w średnim terminie inflacja będzie wyższa niż lokata. I dlatego uważam, że klienci powinni zainwestować na rynku kapitałowym, najlepiej przez fundusze. I na lokatach to uważam, że przez inflację będzie strata wartości. Kamil Mikołajczak, Templeton Asset Management, trochę zmodyfikuje pytanie. Czy pan zakłada, wierzy, ma pan przekonanie, że świat odejdzie? Mówię o tym świecie, gdzie w tym momencie nie mamy inflacji 10, czy nie mówię o Wenezueli, nie mówię o takich skrajnych przypadkach, tylko mówię o świecie powiedzmy rozwiniętym. Czy świat odejdzie od tych ultra niskich stóp procentowych, czy nawet ujemnych stóp procentowych w horyzoncie tych najbliższych trzech lat, mniej więcej trzech lat? Raczej nie. Politycy posmakowali, jak proste i przyjemne jest drukowanie pieniędzy, także u nas. Więc to jest takie narzędzie, które pozwala im kontrolować w jakimś stopniu i wpływać na ten rynek. Natomiast co do poziomu, że tak powiem, inwestowania bezpiecznego, oszczędności na rachunkach, ja myślę, że koniec roku pokaże, że niektóre banki się wyłamią i powiedzą, no u nas możesz mieć ten depozyt trochę lepszy, bo jednak tą dziurę, która w bankach powstała na skutek obcięcia stóp procentowych ostatnio na wyniku odsetkowym, trzeba będzie czymś zasypać i pewnie różnego rodzaju akcje stymulujące, że tak powiem, wzrost pod koniec roku na pewno się pojawią. Pytanie, czy to będzie wyższe depozyty i zwiększenie działalności kredytowej, czy może switch w kierunku właśnie funduszy i różnego rodzaju rozwiązań inwestycyjnych, bo to jest główne pytanie i to raczej banki tym będą sterowały, nie
sam rynek. Adam Drozdowski, panie Adamie, czy w horyzoncie trzech mniej więcej lat jest pańskim zdaniem możliwe wyjście z tej pułapki super niskich stóp procentowych? Po to, żeby ludzie, którzy mają depozyty, po prostu mieli wreszcie znów ten upragniony święty spokój. Obecnie to jest największa inflacja w świecie rozwiniętym, najbardziej ujemne realne stopy procentowe i nie zakładam, że w perspektywie trzech lat będziemy mieli dodatnie realne stopy procentowe. W związku z tym w bankach będzie się zarabiało. Natomiast co jest istotne? Ja już jestem na rynku kapitałowym ponad ćwierć wieku i pamiętam rok 2001, jak był wprowadzany podatek Belki, czyli od oszczędności, od funduszy. I wówczas był wielki lament, że to zabije rynek kapitałowy, a to był trigger, to było coś, co ludzi, inwestorów przyciągnęło do funduszy inwestycyjnych. Być może obecnie te niskie stopy procentowe spowodują przejście z depozytów do inwestycji w fundusze inwestycyjne, pewnie bardziej w stabilne umowne. Ja ze swojej strony zdecydowanie polecam miks akcji spółek nisko wycenionych, złoto, częściowo obligacje i wszystko na rynku amerykańskim. Zbigniew Wójtowicz, panie prezesie, czy w horyzoncie mniej więcej z grubsza trzech lat widzi pan szansę na to, że wielbiciel depozytów będzie mógł coś mieć z tych depozytów w banku? Albo inaczej, czy świat ten rozwinięty wyjdzie ze środowiska ultraniskich stóp procentowych? To ja może powiem w kontekście Polski, bo tak jak staram się śledzić wypowiedzi prezesa NBP czy przedstawicieli NBP, to oni w trakcie tych trzech obniżek ostatnich dużo mówili o tym, żeby ulżyć firmom, ulżyć gospodarce, ulżyć Polakom, którzy mają takie czy inne kredyty. Natomiast nie zarejestrowałem ani jednej wypowiedzi skierowanej w stronę oszczędzających. Co oni mają zrobić, jaka jest tutaj podpowiedź w stronę Polaków, którzy mają 1 200 000 000 na depozytach czy rachunkach bieżących. Więc myślę, że ten brak nawet słowa w ich kierunku chyba trochę nadaje kierunek. Nie zakładam, żeby te stopy realne przede wszystkim wyższe. A tak globalnie? No to do tak niskich stóp realnych łatwo się przyzwyczaić i one w jakiejś mierze, myślę, uzależniają, więc ruch w drugą stronę będzie bardzo trudny. Mówiliśmy o latach 70. Przypomnę, że na przełomie lat 70. i 80. Amerykanie zrobili woltę i te stopy nagle być i nominalnie bardzo wysokie i realnie wysokie. Skończyło się recesją na początku lat 80. Więc wtedy decydenci się odważyli to zrobić ówcześni. Myślę, że dzisiejsi się nie zdecydują. Nawet jeżeli będzie inflacja, to się nie zdecydują? Wyższa? No to pytanie, jaka ta inflacja będzie? No, dopóki to nie jest tak, że będziemy wszyscy biegli z pieniędzmi do sklepu, żeby kupić cokolwiek, czyli tam powtórka z lat, nie wiem, 80. w Polsce, to myślę, że nie. A nie, proszę pamiętać, że równie niebezpieczna jest inflacja w dłuższej perspektywie, jeżeli byśmy mieli 4% co roku na przykład, 3-4-5 co roku przez kilka lat, to też w perspektywie 5-7 lat wtedy nasze oszczędności potrafiłyby skutecznie stopić. No rzeczywiście, to taka niby niewielka skutecznie by je podgryzała. Pan prezes Jakubowski, panie prezesie, 3 lata mniej więcej, czy pan się zgadza z tym, że zostaniemy w tych super niskich stopach procentowych w Polsce, ale też na świecie, wśród rozwiniętych gospodarek. Oczywiście tutaj awansem Polskę do tego doliczamy, ale mam na myśli narzędzia stosowane przez państwa czy banki centralne, tak? Bo jesteśmy w tej kategorii, zapisaliśmy się do tego świata, dokonując tych ostatnich posunięć. A więc jak pan to widzi, z grubsza 3 lata zostaniemy na tym poziomie ultraniskich stóp procentowych, czy ujemnych, realnych, czy jednak widzi pan jakieś szanse, że posiadacze depozytów albo ci, którzy chcieliby jednak wrócić na depozyt, znajdą tam coś sensownego? Pan redaktor zadał oczywiście kilka pytań. Postaram się, żeby to było, odpowiedzieć na nie. Więc to podstawowe pytanie. Tak, zgadzam się, niestety nie będą zarabiali.
czyli będą ujemnie, że tak powiem, ujemną stopę zwrotu po inflacji, więc spodziewam się niższych stóp niż inflacja w Polsce na przestrzeni tych 3 lat. Tutaj pełna zgoda ze Zbyszkiem Wójtowiczem. Niestety ku rozszerzę tezę Zbyszka. Nie było ukłonu w kierunku oszczędzających, jak i nie ma ukłonu w kierunku całego systemu finansowego w Polsce i jego bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że tak niskie stopy na poziomie 0,1 niosą pewne implikacje dla całego systemu, a jesteśmy nauczeni, że system bankowy jest systemem ultrabezpiecznym, co nie do końca, wydaje mi się, może się obronić w przyszłości. Z tego względu, że banki będą produkowały coraz to gorsze wyniki finansowe. W związku z tym bezpieczeństwo naszych też państwa wkładów, bo ja silnie wierzę, że wkłady systemu bankowego pójdą w kierunku funduszy i to się zgadzam z Adamem. Jest to być może taki fajny okres, który spowoduje eksplozję rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce, bo naprawdę w bankach myślę, że żebyście Państwo się nie zdziwili, na pewno klienci korporacyjni być może na przełamanie niektórych teraz miesięcy będą otrzymywali ujemne stawki na depozytach. Jest taka możliwość, bo pamiętajmy, że banki płacą od depozytów niezainwestowanych w akcje skarbowe, płacą podatek bankowy, więc wydaje mi się, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby klienci korporacyjni zobaczyli nawet ujemne stawki na depozytach. To niestety jest już standardem w krajach europejskich. No i właśnie, proszę zwrócić uwagę, sektor bankowy, jakie ma problemy generalnie z kreacją jakiegokolwiek dobrego wyniku. Trochę pan postraszył, trochę pan podstraszył, tak, ale trzeba pamiętać, że gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 100 tysięcy euro na każdego. Tak. Słucham? A my tu się spotykamy, tak jak. Dla niskich wkładów, a tutaj myślę, Tak, oczywiście, jak ktoś ma duże wkłady, to panie prezesie, parę tych banków w Polsce jest, można porozkładać, coś tam się uchroni, tak? To ta gwarancja jest, dopóki państwo, które stoi gdzieś tam na końcu tej gwarancji, dałoby radę rzeczywiście to sfinansować. Oby taki scenariusz w ogóle, nawet cień tego scenariusza nie był przerabiany, ale faktycznie to teraz dużo mówimy i myślimy o tym, jaki to będzie miało wpływ na system finansowy w Polsce. Trochę wątków krajowych się pojawiło, chociaż generalnie my w tym panelu patrzymy na świat, na inwestycje globalne, na to, co może uchronić przed ewentualną inflacją, co może być jakąś podpowiedzią dla osób, które po prostu jednak obawiają się tej inflacji. Teraz jesteśmy w takim punkcie już pod koniec, kiedy zastanawiamy się, jak inwestować przy ultra niskich stopach procentowych, co się przekłada na żałosne oprocentowanie depozytów. A ja jeszcze chcę panów spytać, czy panowie zakładają, że w Polsce, bo właśnie teraz wracając na chwilę jeszcze do naszego podwórka. Czy w Polsce mogą być ujemne stopy procentowe, ale te nominalne, banku centralnego? Ostatnio wypowiedź profesor Grażyny Ancyparowicz z RPP, że nie, w sumie nie tak, ale nie wyklucza tego, tak? Mniej więcej. Dzisiaj kolejny członek Rady powiedział, że obecnie nie ma przesłanek, ale ten temat w ogóle się pojawi. Czy to jest niesamowite, że w ogóle ten temat się pojawił? Czy będziemy Szwajcarią, Eurolandem i tak dalej? No i drugie pytanie tutaj dla tych, którzy są z definicji globalni, czy na przykład pan Kamil Mikołajczak z definicji, no bo Templeton, czy w Stanach będą ujemne stopy procentowe? Tam też się taka dyskusja pojawiła. No właśnie, to panie Kamilu, to zacznę od pana w takim razie. Czy w Stanach może dojść do obniżenia stóp procentowych poniżej zera? Donald Trump nawet wyraźnie powiedział, czerpmy z tego korzyści. Szef Fedu wyraźnie powiedział, że absolutnie nie ma o tym mowy. Co się może wydarzyć? Ja powiem tak, może się wydarzyć. Nie wykluczałbym takiego scenariusza, bo wydarzyło się w Europie pytanie, czy jeżeli będzie bardzo źle, czy tam nie pójdziemy tą samą ścieżką. Na chwilę obecną nie było to potrzebne, czy podczas też poprzedniego, że tak powiem, planu obniżenia stóp procentowych, gdzie Fed bardzo szybko zjechał do zera. Czy może być poniżej, czy może być mniej niż zero? Może, tak? Tak samo jak w Polsce wszyscy mówią, ok, po ostatnim wystąpieniu członkini RPP pojawiły się takie historie, że być może to będą ujemne stopy procentowe. Zaraz druga strona się odezwała, nie ma takich prawnych możliwości. Otóż chyba to do końca nie jest jasne, czy prawnie nie można mieć ujemnych stóp procentowych w Polsce, podobnie w Stanach Zjednoczonych, więc nie założyłbym się, że taki scenariusz nie może się na świecie pojawić.
Robert Herberg, panie prezesie? Ja myślę, że nie zobaczymy ujemnych stóp. Myślę, że gdyby się sytuacja jeszcze pogorszyła, to może wtedy, ale na chwilę obecną nie oczekuję ujemnych stóp. Adam Drozdowski. Wciąż jesteśmy krajem na dorobku, wciąż jesteśmy krajem emerging markets, a zachowujemy się, jakbyśmy byli krajem rozwiniętym, o czym świadczą ostatnie posunięcia Rady RPP. Mam nadzieję, że nie dojdzie do ujemnych stóp banku centralnego, natomiast świat potrafi zaskakiwać i to grono też potrafi zaskakiwać. Zbigniew Wójtowicz, panie prezesie. Zakładam, że jednak ujemnych stóp nie zobaczymy, natomiast no, już widzieliśmy tyle zjawisk czy decyzji, których wcześniej nie zakładaliśmy, czy się nie spodziewaliśmy, że wykluczyć tego w 100% oczywiście. No właśnie, na koniec tego naszego panelu wprowadziłem ten temat ujemnych stóp procentowych, hipotetycznego zjawiska zupełnie abstrakcyjnego, bo chociaż w tytule mamy jak inwestować, aby chronić kapitał przed inflacją, to teraz mamy to wyzwanie wygląda troszeczkę inaczej. Nawet przy tej mizernej inflacji, która nam spada teraz, prawda, za chwilę będzie pewnie jeszcze niższa, przez jakiś czas przynajmniej, to nawet przy tej mizernej inflacji te super niskie stopy procentowe są wyzwaniem. Jak ochronić kapitał przed super niskimi albo ujemnymi. Pan Zbigniew Jakubowski, panie prezesie, bo pana jeszcze nie pytałem o to i pamiętam o tym właśnie. Co pan sądzi o takiej wizji, wydawałoby się zupełnie abstrakcyjnej jeszcze niedawno, a teraz pada to w dyskusji, tak członkowie RPP wywołują to w dyskusji, czy ujemne stopy procentowe w Polsce mogą się, nierealne, tylko nominalne, czyli te banku centralnego, faktycznie czy mogą nam się zdarzyć pańskim zdaniem? Nie wykluczałbym niestety. Myślę, że tak jak tutaj koledzy, z którymi konferujemy, czują pewnego typu, no nawet użyję słowa niesmak, w związku z tym, że jakby to powiedzieć komunikacyjnie, nasz bank centralny no odstaje troszeczkę od standardów, jakie są obecne na, że tak powiem, rynkach światowych. Proszę zwrócić uwagę, że przed Radą, na której mieliśmy do czynienia z cięciem, mieliśmy wypowiedzi najbardziej gołębich członków Rady, którzy mówili o tym, że trzeba będzie się wstrzymać na jakiś czas i zobaczyć, jakie są efekty obniżek stóp o 100 punktów bazowych. I parę dni po tego typu komunikacji z rynkiem mamy do czynienia z obniżką o 40 punktów. Więc wydaje mi się, że trzeba by było zatrudnić jakąś naprawdę dobrą agencję PR, może z Banku Kanady, Banku Centralnego Kanady, żeby nauczyło naszych decydentów, jak robić komunikację z rynkiem, bo na tym tylko można zyskać. Ja mówię to w trosce o po prostu przejrzystość naszego rynku. Komunikacja z rynkiem na pewno, panie prezesie, komunikacja z rynkiem w tym aspekcie byłaby niezwykle ważna i niezwykle potrzebna, co i tak nie uchroniłoby osoby, które chciałyby spokojnie gromadzić swój majątek, swój kapitał przed tym wyzwaniem, jakim jest z jednej strony jakaś inflacja, która tak czy inaczej może się wydarzyć, a przede wszystkim te ultraniskie stopy procentowe, czy nawet może ujemne nominalne stopy procentowe, bo to będzie prawdopodobnie to wyzwanie, z którym inwestycyjnie trzeba się będzie mierzyć w najbliższym czasie. A o instrumentach, o klasach aktywów mówiliśmy na początku naszego panelu, w pierwszej części, więc jeżeli ktoś się włączył teraz, to mam nadzieję, że będzie można to obejrzeć. To akurat pytanie do organizatorów, bo ja już panom teraz muszę podziękować, ponieważ nasz czas dobiegł końca. Bardzo dziękuję za rozmowę. Robert Herberg, Zbigniew Jakubowski, Adam Drozdowski, Zbigniew Wójtowicz, Kamil Mikołajczak, Robert Stanilewicz. Kłaniam się i dziękuję wszystkim, którzy z nami